ten mecz czekała cała Polska. Czy Górnik odrobi straty z Kijowa? Pytała prasa. Niestety, nadzieje na awans rozwiane zostały szybko. Wystarczył moment nieuwagi kostki i Blochin z Dynamo w białym kostiumie zdobywa gola. Teraz, aby awansować, Górnicy musieliby strzelić 4 bramki. Nadzieje ożyły, gdy Lubańskiemu udało się zdobyć jeszcze przed przerwą wyrównanie. Ataki Górników były jednak nieskładne i załamywały się na dobrej obronie radzieckiej. W rezultacie wygrał Górnik 2-1, ale do Pucharu Europy awansowało Dynamo.